Chrystus narodził się, Chrystus się nam narodził, wysławiajmy Go. W czasie świąt Bożego Narodzenia rozważamy tajemnicę wcielenia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas pod postacią ludzkiego ciała. Przychodzi do nas z dobrą nowiną, która jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania, zwątpienia, wątpliwości. Przychodzi ze słowem wzmocnienia i mówi do nas: nie bój się, lecz wierz. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy przychodzimy do świątyni, do cerkwi i słyszymy wielokrotnie: Bóg jest z nami. To szczególne i ważne słowa w czasie, kiedy na świecie jest spokój, kiedy inne narody doświadczają wojen, kiedy nie ma zgody, ale Bóg przychodzi, bo chce być razem z nami i chce, aby w naszych sercach narodził się pokój, narodziła się miłość, szacunek do bliźniego, wobec człowieka ubogiego, cierpiącego, może tego, który nawet jest odrzucony. Przychodzi, abyśmy razem budowali wspólnotę, abyśmy żyli zjednoczeni, bo tylko w taki sposób my też zaświadczymy o naszej wierze. A z wiarą, którą przychodzi Bóg, chce nauczyć nas, abyśmy umieli pokonywać trudności, w nadziei łączyli to, co podzielone, i z miłością podchodzili do siebie. W sposób szczególny w czasie świąt też dziękujemy sobie. I ja też dzisiaj chciałbym z okazji świąt Bożego Narodzenia podziękować wszystkim Polakom, którzy pomagali, pomagają umęczonej wojnie Ukrainie. Dziękuję polskim rodzinom, które przyniosły tyle nadziei i radości ukraińskim rodzinom. To tam, wciąż na Ukrainie, pod wybuchami, spadającymi rakietami, też rodzi się nowe życie. A to jednocześnie pokazuje nam wiarę w drugiego człowieka. To też przynosi nadzieję i miłość. Dlatego też dziękując, proszę o wsparcie, aby nie zobojętnić. I święta Bożego Narodzenia uczą nas takiej relacji. Siadając do świątecznego stołu, życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Odbudowujemy nasze możliwie zachwiane różne relacje, ale święta są od tego, aby cała rodzina była razem. I o to szczególnie zadbajmy. Umiejmy wybaczać sobie to, co może nas podzieliło, a szukajmy tego, co nas jednoczy. I niech jednoczy nas przede wszystkim miłość. Miłość, z którą przychodzi do nas Pan Bóg. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim chciałbym życzyć pokoju. Pokoju w sercu, pokoju pomiędzy wszystkimi narodami na świecie, pokoju Ukrainie. Życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości w dobrych uczynkach, pomyślności, szczęścia i radości w tym, co robimy na co dzień, aby umieć dobrem zwyciężać zło. Życzę Bożego błogosławieństwa w codziennym życiu i wszystkiego najlepszego w 2024 roku. Niech Bóg prowadzi nas, a my oddajmy się Jemu i zawierzmy Jemu nasze życie.
Chrystus narodzaje się, sławimy Jego. Chrystus się nam narodził, wysławiajmy Jego.